1 lipca nastąpią zmiany w Akademii Rakowa. Nowym dyrektorem będzie pan Dariusz Grzegżyłka. Panie dyrektorze, przede wszystkim gratulujemy i od razu pytanie, jaka będzie droga Akademii do rozwoju i kolejnych sukcesów? Czy to będzie jakaś nowa wizja, czy kontynuacja dotychczasowej pracy? Dzień dobry, dziękuję za gratulacje. Chciałem też na wstępie podziękować tutaj władzom klubu za zaufanie z panem właścicielem Michałem na czele, że obdarzyli mi takim zaufaniem, że dzisiaj mogę od 1 lipca przejąć stery po, myślę, bardzo dobrym i, bym powiedział, wybitnym fachowcu, jakim był pan dyrektor Marek Śledź. Jeśli wracając do pytania odnośnie kontynuacji, to myślę, że tak, będziemy kontynuowali dalej działania, bo myślę, że te działania w Akademii prowadzone przez pana dyrektora Śledzia były w dobrym kierunku. Na pewno będą pewne rzeczy, które będziemy chcieli dalej udoskonalić, tak żeby też ci zawodnicy zostali jeszcze w mocnej ilości wprowadzani do pierwszego zespołu, tak żeby te wyniki Akademii, które dzisiaj są bardzo dobre, były jeszcze lepsze, także na pewno droga, którą chcemy podążać tutaj, bo też zdradzę od razu, że takim szefem pionu szkolenia będzie osoba trenera Marcina Salomona, więc wspólnie tutaj z Marcinem będziemy chcieli dalej prowadzić to w sposób kontynuacji dyrektora, ale z pewną z naszą nową świeżością. Tak. Akademia Rakowa jest już panu dobrze znana. Dotychczas pełnił pan funkcję zastępcy dyrektora, a także drugiego trenera w zespole rezerw. Czy znajomość tego miejsca, znajomość tego środowiska sprawi, że łatwiej będzie się odnaleźć w tej nowej roli? Na pewno tak, tak. Tak jak tutaj pan wspomniał, przez 1,5 roku byłem wicedyrektorem Akademii. Miałem możliwość podglądania pracy dyrektora Śledzia, więc na pewno bardzo dużo wyciągnąłem. Codziennie współpracowałem z trenerami. Znam ten klub już, można powiedzieć, bardzo dobrze, więc na pewno ta droga będzie łatwa, ale też zdaję sobie sprawę, że zastąpić dyrektora Śledzia, który dał wysoką poprzeczkę, będzie na pewno trudna, ale wierzę, że sprostam temu wspólnie z osobami, wspólnie z całą Akademią, pracownikami, i sprostamy temu zadaniu. Za nami udany sezon Akademii, zwieńczony awansem drużyny rezerw do trzeciej ligi. Jakie są te najbliższe cele, ale także te długofalowe Akademii? No na pewno celem jest tego, żebyśmy cieszymy się z awansu, bo ten awans, myślę, że dla całego klubu jest bardzo istotnym awansem, tak? Dla tych młodych chłopaków, którzy mogą na wyższym poziomie podnosić swoje umiejętności. Granie z lepszymi zawodnikami na pewno dużo da, tak? Więc cieszymy się bardzo z tego awansu. Cele to przede wszystkim pewnie będzie w tym pierwszym okresie chcielibyśmy się utrzymać w tej trzeciej lidze, żeby ten zespół mógł tam spokojnie funkcjonować, ale docelowo chcielibyśmy gdzieś za 2 lata, po 2 sezonach mniej więcej zawalczyć o drugą ligę, bo myślę, że docelowo tak ten zespół, drugi zespół powinien na tym szczeblu funkcjonować. Tak? No i na pewno będziemy starali się w tych drużynach celiotek powalczyć też o istotne miejsce, ale mówię, celem nadrzędnym jest to, żebyśmy wychowali dobrych zawodników do gry na najwyższym poziomie sportowym. Za to i za kolejne sukcesy Akademii trzymamy mocno kciuki. Raz jeszcze gratulujemy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.